wiele już wręcz lat przymierzałem się do tego, by mieć samolot drugowojenny z Kobi. Droga do tego była daleka. Od malusieńkich starych zestawów po coraz nowsze, ale dalej malusieńkie, aż w końcu jest i on. Supermarine Spitfire MK VB. Zapraszam na recenzję. Klockowe świry, witam was w kolejnym odcineczku na tym kanale. Ależ przyjemnie się dynda tą podstawką, dzięki której ten samolot też dynda, zupełnie jakby latał. Sam, moi drodzy, nie do końca w to wierzę, ale tak jak mówiłem, chciałem więcej Kobi, mam więcej Kobi i powiem wam szczerze, apetyt cały czas rośnie w miarę jedzenia, bo o ile poprzednie modele były dobre, tak ten urywa po prostu głowę. Fakt faktem, nie jest łatwy do zbudowania, ale może po kolei. Znaczy wiecie, sama instrukcja była dość prosta, w ogóle ma świetne też dość duże rozmiary, jakby nie było niejasności, wszystko tak jak do przyzwyczaiło nas Kobi, czyli mamy przedstawione ruchy, które już są wykonane i tak dalej. Niemniej ja osobiście miałem trochę tu problemy z kolorami. Nie obwiniam za nie absolutnie firmy Kobi i tego druku, faktycznie po prostu cały czas mam za mało do czynienia i często po prostu gdzieś tam myliłem szary z tak zwanym, no takim białym, tu, no nie do końca to był też biały, no właśnie taki lekki szary z mocnym szarym, w związku z tym mogę mieć tutaj kilka błędów, sorry, nie chciało mi się już tego rozbudowywać, tym bardziej, że nie wiem, kiedy zrobiłem pierwszy błąd i gdzieś 2-3 kolorystyczne problemy mogę mieć, aczkolwiek jak się przyglądałem, to tego tutaj nie widać absolutnie, jak dużo klocków z tyłu jeszcze, jak widzicie, i prezentacje innych zestawów. I teraz mam już samoloty i powoli rośnie mi chętka na pełnoprawny, pełnoskalowy tutaj czołg, w sensie nie, że jeden do jednego, ale na przykład taki Panzermaus, patrzy na mnie tą lufą, prawie patrzcie na mnie tą lufą, patrzcie, jak coraz bardziej tą lufą na mnie się patrzy, tak? Ale przejdźmy do samolotu. Wiem, że już to mówiłem w jednym z poprzednich odcinków, że mówiliście mi to, że Kobi to jest takie połączenie właściwie klocków z modelingiem i już w samolocie tym pierwszowojennym faktycznie to dostrzegłem, a tutaj to dopiero wyszło. Faktycznie jest wiele tych elementów i to potwierdza właśnie te elementy, jak ja to nazywam, nieklockowe i same rozwiązania niektóre tu były, naprawdę czułem się, jakbym tymi szczypczykami to tutaj robił. Jest to jak najbardziej też okej, bo to jak jest to zbudowane, no nieraz mówię, jak to się wyprowadzi, a wyprowadziło się, że jest dobrze. Bardzo podoba mi się ta podstawka, bo choć oczywiście wielu z was pewnie buduje sobie z tych samolotów makiety, które stoją gdzieś tam na podłożu, czy w waszych własnych makietkach, tak, i to też jest super, bo jeżeli kupimy sobie jeden czy dwa, czy po prostu je tak trzymamy, tym bardziej z tym napisem, no to jest super. Zdecydowanie jest to lepsze rozwiązanie niż brak tej podstawki, tak jak było to w samolocie pierwszowojennym. Doceniam, bo czuć tutaj, wiecie, tą ekskluzywność, to, że aż chce się to postawić na półce. Tym bardziej, że w sumie możemy teraz to zdjąć, odczepić i jakąkolwiek inną tutaj rzecz sobie położyć, znaczy czołg latający to może nie, ale wiecie, ciekam, żeby takie też Kobi sprzedawało same sobie na swoim sklepie, bo jest to jak najbardziej ok. Podstawka, tutaj jeszcze ten napis. Pamiętajcie też przede wszystkim, że Kobi jest tą firmą, gdzie nie macie ani jednej naklejki. To jest coś, czego nie tylko Lego powinno się uczyć, ale właściwie wszystkie firmy produkowane, nie tylko klocki, 100% są w naszym kraju, czyli w Polsce, ale też no nie mamy tu żadnej naklejki. Naprawdę mamy być tutaj jak najbardziej z czego dumni. Tak samo jak Kobi może być dumne z tego oto pojazdu. Nadruki tutaj no właśnie robią wrażenie. Pozwólcie, że przedstawię wam tylko tego z daleka rzucającego się tasiora. No taki kaczor Donald po roku, nie powiem w jakim kraju. Widzimy tutaj też, zapewne jest to liczba zestrzelonych już przeciwników, zestrzelonych tutaj wrogów. Wszystko to tutaj są nadruki. Nawet jak mówię, tak przydzielę, tu nawet na jednym klocku, tu gdzieś jest taka szósteczka, tego tu chyba, nie, nie widzę teraz tego. Gdzieś tu była taka, po prostu wiecie, 2x6 i nagle z zielonego przechodzi w to. Jest to najwyższa klasa druku i naprawdę jeszcze raz chciałbym firmie Kobi tutaj pogratulować. Wszystkie tu oznaczenia, wszystko to jest pięknie, dobrze jakościowo nadrukowane, przez co nie mamy szansy tutaj, wiecie, spartolić i krzywo nakleić naklejki i czuć, tak jak już tutaj nieraz mówiłem, tą ekskluzywność i po prostu o to, że ktoś o nas dba, a nie zrobi coś na, wiecie, no po prostu rzuci i jakby macie, a nakleją sobie i będą zadowoleni. Nie, jesteśmy tutaj dopieszczeni na maksa. Jak widzicie, wersja kolorystyczna z tej i z tej strony trochę się różni. Jest to kolejny punkt, który naprawdę mi się podobał. Chociaż na początku przy budowie, gdy byłem taki, wiecie, cwany i budowałem trochę z głowy, w sensie jak zbudowałem ten, bo mówię, pch, na drugim będzie to samo. Szukam w klockach, mówię, nie ma klocków. Patrzę w instrukcję, a mówię, inny kolor. Okej, nie? Naprawdę bardzo mi się to podoba. Jeżeli jest coś, co mi
mi się tutaj jeszcze bardzo podoba, to jego przede wszystkim podwozie, bo to powoduje, że jest, to powoduje, jeszcze nie powiedziałem co, ale to jest właściwie w pełni bawialna zabawka. Możemy nie tylko chwycić ją w ręce, nie tylko nią sobie, wiecie, polatać, pobawić się, ale też przede wszystkim, mówię, rozłożyć tutaj te koła, wylądować w pełni normalnie, bo to przecież wszystko pięknie nam tutaj ląduje. Jeszcze z tyłu mamy małe kółeczko, no i też, wiecie, położyć na półce. Bawić się w lądowaniu, położyć w półce na lądowaniu, bawić się w locie, czy położyć na podstawce w locie na półce. Wow! I innymi słowy, i kolekcjonerzy, i ludzie, którzy chcą się tym bawić, czy dzieciaki, czy starsze dzieciaki, takie jak ja, powinny być w niebo wzięte. Minimalnym bólem dla mnie jest to, że ta szyba jest po prostu ściągana, że nie ma tu faktycznie jakiegoś zaczepu, ale tak jak już mówiłem, to są takie trochę półmodele, no właśnie modele jak sklejane, czyli musimy brać pod uwagę, że tutaj nie wszystko się tak pięknie szczepia, aczkolwiek powiem wam szczerze, całkiem pełni zbudowany samolot spadł mi na ziemię, nie odpadło nic, serio, więc tu już widzicie. Mamy tu również figurkę. Figurka ta ma, jak już wspominałem we wcześniejszych recenzjach, ściągane buty, co jest też bardzo dobre. No i taki oto tutaj nadruk na klacie. Buźka akurat bez specjalnego szału, ale ta klata mi się jak najbardziej podoba, plus te gogle. No i z tyłu brak nadruku. Jeżeli sobie zajrzymy do samego kokpitu, no to tutaj za wiele się nie dzieje. Jedna manetka, jedna wajcha, plus ten klasyczny tutaj brązowy fotel. Nie do końca te figurki mi się tu pięknie trzymają w tym fotelu, w sensie jakbym teraz obrócił, no właśnie, to wypada. Natomiast w momencie, kiedy tą szybę sobie zamkniemy, nic się tutaj złego nie dzieje. Ona go pięknie trzyma i jak widzicie, nawet się nie telepocze, bo miałem też takie obawy. Jestem też pełen podziwu po prostu, jak oni te elementy tutaj, czy tu, czy bardziej tu wyprowadzają. Wiecie, to nie są proste elementy. One są nie tylko tutaj schodzące w dół, ale i skośne. Ja nieraz mówię, no kurczę, jak to zbuduję, będzie gdzieś widać, wiecie, że to nie ma prawa się dobrze pokryć. Pokrywa się przeperfekcyjnie. I tutaj nawet nie widzimy, gdzie są łączenia między klockami, bo na przykład to nie są trzy różne klocki, to jest jeden klocek, tylko też tutaj nadrukiem. Jeden, pięknie się to łączy, perfekcyjnie wręcz się to łączy i tutaj jest kolejny raz, kiedy przy budowie tego mnie, no zatkało. Zatkało mnie absolutnie, że oni potrafią tak te krzywe klocki, te nieproste, jeżeli chodzi o ich wykonanie, po prostu dobrze połączyć, że tego nie widać, że to się łączy cudownie. No tutaj kolejne, wow, o tu widać, że pomyliłem kolorki, na przykład ten, tu powinien być jasno szary, tutaj mi gdzieś też jeden gdzieś zginął. No po prostu tak jak mówię, no sorka, ale już nie chciałem się tego rozmontowywać, tym bardziej, że nie wiem, na którym momencie popełniłem tutaj błąd, także tutaj mi się tego już nie chciało robić. Jeżeli jest coś, co mogę jeszcze powiedzieć, tak naprawdę im przeszkadza, to tak jak w pierwszowojennym samolocie przeszkadzało mi to, że śmigło tam niestety to odpadało, tu już absolutnie nic nie odpada, kręci się wręcz cudownie, jest przepięknie, tak oczywiście przeszkadza mi to, że ten element w żaden sposób nie jest przyczepiany. Fakt faktem, on nam wchodzi tutaj, ale wiecie, nie robi jakiegoś takiego kliku, nie robi czegoś takiego, że no w sensie zahaczymy tam po prostu, to widzicie, odhacza się troszkę. Poza tym im więcej mam kobiet w swoich rękach, tym mniej przeszkadzają mi właśnie te, tak jak ja to nazywam, nieklockowe elementy jak ten, czy chociażby takie jak tutaj. Trzeba się do tego przyzwyczaić, tym bardziej mówię, jak zaczynamy o nich myśleć bardziej też jako o modelach klockowo, takich modelarskich, niż jako o stricte klockach. Ale powiem wam szczerze, naprawdę opadła mi szczena. Jest to zrobione fenomenalnie, trzyma się tu wszystko pięknie. Tak jak mówię, oni to wykończyli w ten sposób, że ja nie wierzyłem, że aż tak dobrze da się wykończyć, by nie było jakiejś kanciastości, czy właśnie chociażby jakiś wyjść, krzywizn i tak dalej. Jest tutaj po prostu, no, dzieło, małe sztuki i ja się boję, że kurde, powoli w tych samolotach się tak zatracę, że będę ich kupował coraz więcej, a apetyt mi ciągle rośnie, więc będę ich kupował coraz więcej, bo chcę się je mieć. Dobre wykonanie, dobry klocek, dobre właściwie wszystko. Jak do tego dodamy, że jest to w pełni polska firma produkująca w Polsce, bez naklejek, no to szczerze powiem, wow. Przecież mówiłem to już nieraz. I mam nadzieję, że wy to widzicie, bo no warto, moi drodzy, zdecydowanie nabyć chociaż jeden samolot, jeden pojazd z Kobi, kurczę, i się przekonać, jeżeli jesteście, należycie do osób nieprzekonanych, ale no ciężko mi patrząc na to być nieprzekonanym. I powiem wam szczerze, jestem mega zadowolony, że ten pojazd jest w moim posiadaniu i od razu też mówię, że na pewno na nim się nie skończy, bo bez jaj, to jest zbyt dobre po prostu. Dzięki, że byliście dzisiaj, mam nadzieję, że mój kanał też jest dla was dobry. Nie odpowiadamy tu dzisiaj na pytanie, czy w ogóle to dobry kloc, bo to wiedzieliśmy już przed tym odcinkiem, oczywiście, to jest genialny kloc, a nie dobry kloc. Także wiecie, dzięki, że byliście, mam nadzieję, że komentarz subi, co się tylko da mi, zostawiliście też w podzięce za ten film. No i do zobaczenia oczywiście wkrótce, w kolejnych odcineczkach. Bye! We'll be right back.